Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna. Kochani, zrodziło się we mnie taki temat i chciałem się z wami z nim podzielić. To jest do kapłanów i wiernych. W tym całym zamęcie, kryzysie wiary, biegnie mój duch co sił, aby was pokrzepić i wskazać wam źródło waszej mocy i siły ducha. Kapłani, my też cierpimy, lecz wspólnie. Chcę, żebyście wiedzieli, że nie jesteście sami w tym całym zamęcie. Siła nasza jest w imionach Jezus i Maria. Gdy na waszych ustach, w otoczeniu, jakimkolwiek się znajdujecie, wyeliminowane zostanie imię Jezus i Maryja, a zostanie zastąpione tylko słowem Pan i Matka, to upadek waszej wiary i ducha jest pewny. Tylko szczęść nam, Panie Boże, tylko daj, jak te prosiaki, ale od siebie to nic. Chwalić Pana Boga i Jego Matkę to nie, tylko daj. Co się z wami stało, wierni i kapłani? Gdzie wasza moc odwagi? Gdzie wasz duch przepełniony troską o chwałę Bożą i cześć Jego Matki? Wasza siła i moc tkwi w pozdrowieniu Jezusa i Maryi, w codziennym życiu i otoczeniu, w jakimkolwiek się znajdujecie. Nie lękajcie się, nie tu nasz kres. Głowa do góry i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna. Jeśli to pozdrowienie wróci do waszych serc i na wasze usta, świat i wasze parafie zaczną się zmieniać. A na razie w sercu waszym bieda i pustka. Moc tych dwóch imion na waszych ustach odpędza złe duchy i zmienia otoczenie. Powstaje uśmiech na twarzy i raduje drugiego człowieka. Jak w dzień zmartwychwstania, chwalmy Pana. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tym dniu zmartwychwstania serce Najświętszej Maryi Panny rozradowało się. W tych dwóch pozdrowieniach ukrywa się nasze dziecięctwo Boże, cała siła, szacunek i poddaństwo woli Bożej, odwagi. Jam zwyciężył świat, mówi Jezus Chrystus. Mamy Boga za Ojca i Maryję za Matkę, nie jesteśmy sierotami. Więc wy, drodzy kapłani i wy, rodzice, uczcie wasze dzieci od kolebki wracać do tych chwalebnych i miłych Panu Bogu pozdrowień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, tego co w górze, a reszta będzie wam dodana. Bo Bóg Ojciec wie, czego nam potrzeba. Chwalcie Jego imię i wysławiajcie niepokalane poczęcie, jakim obdarzył Najświętszą Maryję Pannę. Drodzy kapłani, wierni, spróbujcie po trzykroć wymówić szczęść Boże, a potem niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna. Poczujecie różnicę. Dlaczego wasza wiara i duch jest taki słaby? Najpierw Bogu chwała, potem będzie Bóg wam szczęścił, a nie na odwrót. Nie lękajcie się, jak na was będą patrzeć, co o was będą mówić. Wymawiajcie z mocą to pozdrowienie, a wiele serc nawrócicie, a jeszcze więcej napełnicie radością. Pan Jezus rzekł kiedyś do serca pewnego nieżyjącego już kapłana. Kościół przeżywa dziś obecny kryzys, tak jak zawsze, gdy chrześcijanie, kapłani nie dość wzywają pomocy mojej matki. Dlatego jeśli ty i twoi bracia, którzy zrozumieliście, jak ważne jest pośrednictwo mojej matki, będziecie gorąco modlili się za wstawiennictwem Maryi w imieniu tych, którzy o tym zapomnieli, a kryzys Kościoła wkrótce zostanie pokonany. Drodzy kapłani i wierni, zakładajcie sobotnie wieczerniki modlitewne w waszych parafiach. Modlitwa wynagradzająca. Bez modlitwy łaski same nie popłyną z nieba. Ja wiem, sobota to dzień weekendu, sobie świeczkę, a Panu Bogu ogarek. Tak tyle tylko dostajecie, ile sami żeście mu dali. Człowiek rozmodlony jest pełen Ducha Bożego. Nie zniechęca się w podejmowaniu trudów dnia. Stańcie się chodzącym nabożeństwem przez cały tydzień, a nie tylko w niedzielę. Pamiętajcie, bratkowie, o jednym. Jak proboszcz jest maryjny i prowadzi parafię przez Maryję do Jezusa, tą najpewniejszą drogą do Syna Jezusa, to cała parafia jest zdrowa.
Któż jak matka może lepiej znać jego drogi? Smutne jest to, że są w Polsce parafie, gdzie proboszczowie, a nawet biskupi nie trzymają się za rękę matki i nie chcą iść pewną drogą do syna. Oni dają sobie radę sami. Taka parafia jest chora i biedna, a ludzie chodzą puści w środku. Zadam każdemu pytanie, co możecie powiedzieć o Matce Bożej, nie używając przy tym Pisma Świętego, tylko tak od serca. Jak ją znacie? Jak kochacie? Kiedy powiedzieliście jej, jak małe dziecko, Najświętsza Matko, kocham Cię, albo jeszcze lepiej, Jezu Maryjo, kocham Was. Ile razy używacie tych słów na dzień? A może choć raz na miesiąc? Jeśli utracicie dzieciństwo Boże i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Brak matki na modlitwie to czasem pewnie lanie od ojca, ale z matką zawsze coś się udobrucha, załagodzi. Wy się nauczcie, kochani, jednego. Jak widzicie kapłana, księdza, to mówcie na głos: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna. Zobaczycie, ile kapłanowi to da do myślenia, a ile radości mu to sprawi. Bratkowie, módlcie się zawsze za kapłanów, szczególnie za tych, co się pogubili na drodze Ewangelii. Przyjąwszy dyrektywy ze świata i poszli szeroką drogą, aby Maryja wyszła im naprzeciw i skierowała ich na właściwą drogę Syna. Zachęcajcie ich do zakładania wieczerników modlitewnych, na sobotnie wspólne modlitwy. Tam, gdzie jest pokorna modlitwa w ciszy, można usłyszeć głos Boga. Duch Święty zstępuje na taki dom Boży, przyparafialny wieczernik, i wypełnia wasze serca i dusze miłością Bożą. Matka rozdaje łaski swym dzieciom wedle ich potrzeb, a wychodząc z takiego wieczernika, jesteście pełni radości dzieci Bożych. O, gdyby jakikolwiek biskup albo proboszcz wprowadził taki zwyczaj, któremu nie zależy na sobotnim weekendzie, któremu chce się jeszcze modlić, zgromadziłby okoliczne parafie na takiej modlitwie. Matko, ile łask i dobroci, ile nawróceń. Nasze serca powinni być tam, gdzie nas skarb. Dziś trzeba być szalonym albo świętym, by poświęcać czas weekendu Panu Bogu na pokornej modlitwie. Czy znajdzie się jeszcze taki biskup czy proboszcz, by przybliżyć nam nieba, gromadząc nas w wieczerniku maryjnym, jak apostołów na pokornej modlitwie z matką, modląc się z nami do syna? Kochani, niech wam Pan Bóg błogosławi, a matka prowadzi drogami syna. I pamiętajcie, trzymajcie się zawsze kiecki Matki Bożej, bo inaczej poginiecie. Amen.